Hej kochani, dzisiaj zapraszam Was na vloga, kolejny dzień. Mamy trochę do pogadania, więc zapraszam serdecznie na czołówkę. Także tak jak widzieliście, intro poszło. Ja się właśnie pomalowałam. Kupiłam nową pomadkę właśnie w Rossmanie, taką czerwoną. I co chciałam powiedzieć? I pokażę Wam ją w programie jako zakup tygodnia, więc czekajcie, czekajcie. I pierwsza rzecz, bo wiem, że na początku filmu jest największa uwaga widza. Mam takie pytanie do Was. Napiszcie mi koniecznie to w komentarzu. Czy Wy chcecie, żeby soboty z vlogmasów to były właśnie programy te na krawędzi kubka? Czy chcecie normalnego vloga przez grudzień? Bo nie wiem właśnie, to dzisiaj mi to przyszło do głowy, czy po prostu każdą z tych sobót, która będzie, to zastąpić jeden dzień z vlogmasa właśnie programem, tym co robię co sobotę, czy chcecie normalnego vloga z soboty, po prostu co robię i tak dalej właśnie w soboty grudniowe, więc napiszę koniecznie na dole, bo to jest istotne. Bo nie chcę po prostu, żeby Wasza uwaga gdzieś, wiecie, żebyście byli niezadowoleni, czy po prostu rozczarowani, czy coś w tym stylu. Także to jest to. I kochani, zaczynamy. Jest kolejny dzionek. Dzisiaj plany są takie, że muszę pozmywać naczynia, bo jest sterta totalna. Pomalowałam się dlatego, że wybieram się później do lumpeksu. I nie pomalowałam się dlatego, że idę do lumpeksu, tylko dlatego, że chciałam wyglądać lepiej. W każdym razie mam na sobie taką bluzkę o a la hiszpankę, coś o tak. Powinnam tak ją nosić w sumie, no ale nie wiem. Pokażę Wam w ogóle, jaki jest dzisiaj mój strój dnia. Także kochani, zabieram już ten sznur i pokazuję Wam. Mam na sobie tę bluzeczkę, już mam ją tyle lat. Bluzeczka, ale ja zawsze wolę ją nosić tak zamkniętą, bo nie lubię, jak mi, wiecie, biustonosz się obsuwa. No i do tego mam spódniczkę, paski. Dzionek, wstałam. Trochę mam dzisiaj więcej czasu, więc postanowiłam nagrywać dla Was vloga. No i chyba go wrzucę jutro na kanał, więc będzie znowu film po filmie. W piątek będzie film i w sobotę program. No ale mam nadzieję, że Wam się podoba taka forma. Co chciałam Wam jeszcze powiedzieć? No, dziękuję w ogóle za taki odbiór pozytywny mojego stroika, który zrobiłam, bo tak naprawdę dużo pracy to nie kosztowało. Było bardzo proste w wykonaniu, a efekt jest naprawdę bardzo fajny, także jak nie widzieliście tego filmu ze stroikiem, to Was odsyłam. A teraz, kochani moi, właśnie to, co chciałam Wam pokazać, tylko będę tutaj zerkać na gulasz. O, tak będzie chyba lepiej trochę. Słuchajcie, chciałam Wam pokazać to, co dostałam. Także plan żywieniowy mam już i chciałam Wam pokazać, w ogóle powiem Wam tak, na samym wstępie, trochę mi już gardło wysiada, bo gadałam dzisiaj dużo, ale Wam chcę to powiedzieć, że taka była batalia z tym, z tym w ogóle, z tą dietą, że to jest naprawdę, ja nie wiem, czemu tak jest, że ci ludzie, niektórzy, nie mówię wszyscy, niektórzy właśnie lekarze czy jacyś specjaliści tak bardzo zawodzą i boli mnie to, że wiecie, ktoś jakby zna swoje siły, a mimo to nakłada sobie więcej. Tylko dlatego, żeby zarobić. I to mi się nie spodobało, ale koniec końców, po półtorej miesiąca, ponad półtorej miesiąca dostałam ten plan żywieniowy, bo wizytę miałam 18 września, a teraz jest już praktycznie początek listopada, także no także troszeczkę, no troszeczkę lipa, w każdym razie nieważne. Tyle, ile mi to nerwów kosztowało i stresu i musiałam co chwilę pisać maile,
że po prostu upominające, bo cały czas były terminy, nie wiecie, nie te, te co obiecane terminy nie były dotrzymywane. No i naprawdę ten już ostatni dzień miało być do 21:00 ten plan żywieniowy, ostatecznie przyszedł jakoś 22:30 chyba, czy 23:00. I naprawdę ten wieczór to był tak dla mnie stresujący, tak denerwujący, no bo wiecie, to jest moje zdrowie i ja potrzebuję tego i naprawdę mega mnie to zestresowało i mega to wszystko przeżywałam, ale ostatecznie przyszło. Miał przyjść plan żywieniowy na 2 tygodnie, przyszedł tylko na tydzień, wiecie, na próbę, żeby mnie dała znać po prostu, jak się po tych rzeczach czuję. I pierwsza taka moja ogólna, taki ogólny wniosek, że na pewno ta dieta jest zrobiona lepiej niż tą, co widzieliście w tamtym filmie w zeszłym roku. I zobaczcie, że w ogóle rok czasu mi zajęło, żeby to znaleźć osobę, która mi to zrobi porządnie. Rok czasu. Także lipa ogólnie, ale postaram się wam jakoś tak pokazać to, bo tutaj Radek mi ten plan żywieniowy wydrukował i spiął, bo dostałam to na maila. Postaram się to jakoś tak, może żeby wam pokazać, przykładowy dzień. Ja tak w kamerze tego nie będę widziała, bo muszę zasłonić się, żebyście mieli ostrość. Ale zobaczcie sobie, tak mniej więcej. Mam nadzieję, że coś zobaczycie na tych małych literkach. Zobaczcie sobie, zatrzymajcie, jakie to są te przepisy. Takie przykładowe 2 dni. Mam nadzieję, że dostrzegliście coś. I kochani, tak, ogólnie uważam, że jest lepiej, dlatego że są tutaj tak, ogólnie mówiąc, są warzywa, owoce. Z tymi owocami to zaraz wam wytłumaczę. Są warzywa, owoce, jakieś rzeczy z mięsa, trochę właśnie słodkich rzeczy, jakieś sałatki i tak naprawdę te wszystkie rzeczy, których ja nie mogę, czyli mąka, mleko, jajka, z jajek to tylko żółtka jem i tak dalej, no to gdzieś są pominięte. Tylko chyba w jeden dzień jest jajecznica, ale to wiecie, z żółtek sobie zrobię i na jedno wyjdzie. Ale co wczoraj dostrzegłam i co mnie troszeczkę rozbawiło i muszę wam to pokazać. O, to jest na 4. dniu. Że tutaj czekajcie, zerknę. Jest napisane kanapka z pieczywa pełnoziarnistego z pasztetem drobiowym i w składnikach jest napisane 4 wafle ryżowe i na dole jeszcze kanapki podawać z pasztetem, pokroić ogórka w plasterki. Także troszeczkę mnie to rozbawiło, bo chyba było kopiuj i wklej. Jeśli pani dietetyk mnie ogląda, to pozdrawiam, bo to było dosyć komiczne. I jeszcze w jednym miejscu jest to. Ja tak wiecie, trochę szydzę, bo naprawdę, no naprawdę mega dużo stresu mnie to kosztowało. I po prostu, i nie mogę się oprzeć, żeby to, wiecie, wam pokazać. Jeszcze jedna tu taka wpadka była. Aha, tu. Pokażę wam. Tu jest napisane jajecznica z pomidorami i papryką. I jest napisane tak, 4 wafle ryżowe. W ogóle 4 sztuki wafli to ja tyle nie zjadam. No także to będzie dla mnie ciężkie, żebym ja wcisnęła tyle. No ale to chodzi chyba o kaloryczność, żebym ja po prostu więcej jadła. W każdym razie tak. Tu są 4 wafle, prawda? I tu jest tak, jajka wbić do miseczki, chleb opiec w tosterze. Rozgrzać patelnię, dodać tam coś tam, coś tam, coś tam. Podawać na ciepłych tostach. Także to troszeczkę mnie to rozbawiło, ale to są wiecie, takie szczególiki, no bo na pewno tam coś było kopiowane. No bo wiadomo, jak macie tam, kurde, nie wiem, 100 osób do ogarnięcia, no to wiadomo. Ale w ogólnym takim przejrzeniu uważam, że ta dieta jest zrobiona dobrze. Że tak naprawdę jedyne, co ja się obawiam, właśnie to są te owoce, bo praktycznie w każdy z tych dni są owoce na podwieczorek, a z tego, co ja wiem i też na sobie przetestowałam, to najlepiej
Znaczy tak naprawdę tylko dwa owoce są, które gdzieś tam w miarę toleruję, to jest banan i winogrono. Ja na wizycie mówiłam właśnie tej babce, że właśnie po jabłku boli mnie brzuch, że pomarańcza, cytrusy mi powodują, wiecie, zgagę, bo to jest kwas, a ja też z refluksem miałam problemy kiedyś. I raczej omijam, tylko się trzymam tych dwóch owoców. No ale wiecie, tak się zastanawiam, czy po prostu nie mogę sobie zamienić tych owoców. Czy to jest, nie wiem, czy to jest jakaś różnica, czy zjem banana codziennie, czy muszę zmienić na pomarańcze czy malinę te koktajle. Ale troszeczkę się obawiam, dlatego że z tego co ja wiem i gdzieś tam wyczytałam, to jak zjecie duży posiłek wytrawny na obiad i później dacie właśnie coś z owocami albo słodycz, to później to wszystko fermentuje w jelitach i mogą właśnie być wzdęcia i różne takie atrakcje. I nie wiem właśnie, czy to jest dobry pomysł, żebym ja jadła owoce, na przykład powiedzmy obiad zjem o 15, a o 17 zjem ten koktajl z owocami, czy wypiję, tak? No bo tak naprawdę później to ja będę miała i tak wzdęty brzuch, no bo z owocami to ja już tak mam, że jak za dużo zjem, no to mam ten wzdęty brzuch i już kolacji to już nie ma opcji, żebym ja wcisnęła, więc albo będę to pomijała, albo przerzucę to na wcześniejszą godzinę. No bo tak to, no wiecie, no już jak już korzystać z tej diety, no to z całej. Ogólnie patrząc, to nie jest źle, jestem zadowolona. No bo tak naprawdę te obiady to jest, wiecie, mięso z jakimś sosem, z czosnkiem, z cebulą, tam do tego jest makaron, kasza czy ryż, czyli tak naprawdę takie obiady, które ja gdzieś tam na co dzień też u siebie robię. Więc nie jest tak źle, tylko jedyny taki minus, znaczy dla mnie to jest minus, że niektóre takie drobne rzeczy, które tu są, to są kosztowne. Na przykład, nie wiem, tuńczyk, czy jakiś olej z oliwek, czy syrop klonowy, czy jakieś nasiona chia, ja tu widziałam gdzieś. Takie, wiecie, takie drobne, drobne rzeczy, które jak pozbieracie później, wiecie, w sklepie, to drogo wam wychodzą, jakieś awokado, no wiecie, rozumiecie mnie, prawda? Także, no mówię, no musicie sami to ocenić, przejrzeć sobie, pozatrzymywać, jak wy to widzicie. Ale jestem zadowolona generalnie z tego, co ona wymyśliła, dlatego że to jest bardziej pod moje zdrowie zrobione niż tamto, co zeszłym razem. Ja wam, może jak mi się uda, to wkleję wam jako kartę ten poprzedni jadłospis, bo ten film to już był naprawdę rok temu i te osoby, które do mnie doszły i w ogóle dziękuję wam, że jest już nas 300 na kanale, cieszę się bardzo. I to też jest zasługa właśnie dziewczyn, które mnie polecały na swoich kanałach, naprawdę serdecznie wam dziękuję dziewczyny, jesteście super. I jeśli mi się uda doczepić, bo tam widziałam, że jak się później edytuje film chyba, to jest taka możliwość, że dopnij kartę czy coś, to wam wkleję, to sobie porównacie, jaka wtedy była katastrofa z tą dietą, bo tam było pieczywo, były jajka, no był cuda na kiju były, a za tamtą dietę zapłaciłam 300 zł, a za tą 200, także wyszło mi trochę taniej, nadenerwowałam się, naczekałam, ale ostatecznie to, no ostatecznie to przyszło, wszystko, wiecie, wszystko w czasie. No i co? I myślę. I dajcie mi też znać. Ja wiem, że ten film jest długi, że już się wynudziliście, że tak naprawdę tylko te dziewczyny, czy osoby, bo też mężczyźni mnie oglądają, że też osoby, które mnie lubią, to oglądają od początku do końca, a większość gdzieś tam przewija albo po prostu pomija to, czy wyłącza film. Bo sprawdzałam sobie w statystykach i tak średnio 9 minut jest czas oglądania u mnie, więc jak filmik ma 22 minuty, no to sami rozumiecie, jak to wygląda. No i co, kochani? Jeśli chcecie, to też dopiszcie to do komentarza. Czy byście chcieli taki jeden film, w którym jest albo cały dzień posiłki, albo zrobić ten tydzień hurtem, żeby to nagrywać po kolei, ale to by mi zajęło dużo czasu, żeby to wszystko zmontować, ale mogę wam ten cały tydzień z tego, to mogę wam no nagrać te dania same, jak to wyszło, czy mi to smakuje, co bym zmieniła.
Może to będzie dla Was też taka inspiracja. Chociaż cały dzień to by było dla mnie łatwe, bo bym wtedy Wam pokazała, co dodaję, z czego to jest zrobione, jakie są proporcje, więc dajcie znać. Może takie coś zrobimy, ale to myślę, że to w przyszłym tygodniu dopiero będzie, dlatego że teraz jest to święto, zanim ja zrobię te zakupy i zanim to wszystko zacznę, a jeszcze mam obiady na zapas wiecie, porobione, więc muszę to wszystko z czasem. Więc tak, dobra, nagadałam się już 15 minut. Kończę, kochani. Że piszcie tam w komentarzu, jakie macie opinie. I co, kochani, ja będę chyba kończyć ten film. I film z Lumpaxu po prostu zrobię w osobnym. Tak myślę. Bo trochę chyba kupuję tych rzeczy. Także trzymajcie się. Pozdrawiam Was serdecznie. Buziaki. Pa, pa.